Dobry wieczór, Łukasz Kocur. Witam Państwa i zapraszam na podsumowanie czwartkowych wydarzeń z Wrocławia, a także z regionu w naszym głównym wydaniu informacji Echo 24. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Nasza reporterka Marta Laburda wybrała się na ulicę Wrocławia, aby sprawdzić, jak sami panowie doceniali właśnie dzisiaj wszystkie panie, ale również podpytała, co same kobiety chciałyby dostawać od mężczyzn nie tylko od święta, ale także na co dzień. Sprawdziliśmy także przy okazji, czy jeszcze modne są popularne niegdyś w latach 70. goździki czy rajstopy. Nasza ekipa reporterska wzięła także udział w specjalnym policyjnym pokazie, który zorganizowano na zimowisku Barek przy moście milenijnym we Wrocławiu. Spotkanie to było poświęcone zagrożeniom związanym z przebywaniem osób na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ale także przy okazji było połączone z prezentacją policyjnego poduszkowca wykorzystywanego m.in. podczas akcji ratunkowych na lodzie. Warto pamiętać przy tej inicjatywie, że takie dodatnie temperatury wciąż powodują osłabienie pokrywy lodowej na zamarzniętych zbiornikach wodnych, co ma także szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób na nich przebywających. Dotyczy to dosłownie wszystkich, zarówno dzieci, młodzieży, jak i samych dorosłych. A o tym, jak unikać zagrożeń i jak postępować w przypadku ich zaistnienia, opowiedzą funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu w materiale Marty Laburdy. Dzisiaj także badaliśmy, jak działa nowy system kasowników i biletomatów w pojazdach komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Podpytaliśmy samych pasażerów, czy są zadowoleni z tych nowych zmian i funkcjonowania systemu Urban Card elektronicznej portmonetki i płatności za przejazdy związane z kartami zbliżeniowymi. Jak zapewniają wrocławscy urzędnicy, wszystko związane z kupnem biletów w tramwajach i autobusach we Wrocławiu powinno się odbywać bez większych komplikacji. Od samego rana we Wrocławiu można zobaczyć mężczyzn kryjących za swoimi plecami bukiety. Duże, małe, róże, goździki albo klasyczne żółte i białe tulipany. Wrocławianki są dziś natomiast wyjątkowo uśmiechnięte. Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Za co mężczyźni kochają kobiety? Za wszystko. Za to, że są? Dobre pytanie, że są piękne. Za to, że są najbardziej urocze na świecie. Nie ma nigdy żadnego innego odniesienia. Kobiety są wspaniałe, cudowne. Mężczyźni bez kobiet zginęliby niestety. W pewnym wieku są potrzebne do tego, żeby się nimi opiekować jednak. Za uśmiech, za pogodę ducha, za wsparcie, czułość. Czego życzy pan dziś swojej ukochanej? Kiss, kiss, kiss. Pięknie. To jest dla mojej przyjaciółki, że tak głupio nie było, a to dla dziewczyny, więc no, tak wyszło. Wiadomo, Dzień Kobiet, no to trzeba było coś wykombinować. No i właśnie teraz jadę po nią i wręczyć bukiet. Niespodzianka. Dla kogo? Dla kobiet. Dla jakich kobiet? Dla swoich kobiet. Mamy aż dużo. Aż dwie? Nie, więcej. No trzeba wybrać jeszcze. Tam skończyły się piękne kwiaty i szukam dalej. To wszystko ukochane? Oczywiście, że tak. Czy mógłby pan nam pokazać te bukiety? Dlaczego żona zasłużyła sobie na bukiet? Co jest w niej takiego wspaniałego, za co pan ją kocha? Za wszystko, za cały kształt, za całe życie. Ile tych róż? 15. Czego życzy pan dziś z wszystkim kobietom? Dużo miłości, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. Mimo ocieplenia, które od kilku dni można odczuć we Wrocławiu, niektóre zbiorniki wodne, jak na przykład ten za moimi plecami, wciąż jeszcze są zamarznięte. Policjanci przypominają, że wchodzenie na lód w takiej sytuacji może być jednak nierozsądne. Mimo licznych apeli funkcjonariuszy o rozwagę, wielu wciąż jednak o niej nie pamięta. Nie boi się pan, że ten lód pęknie? 20 centymetrów jest spokojny jeszcze, będzie tydzień spokojny. Skąd pan wie, że 20 centymetrów? No, jak widać. Jak pan rozpoznaje to po tym lodzie? No, grubość lodu.
od grubości lodu, no bo inaczej nie pozna, nie? Wierce, patrzę, sprawdzam, jak ma 20 cm, no to można łowić. O, koledzy za męce teraz. Wszystkie osoby tutaj na zbiorniku były poinformowane, jednak są to starzy wędkarze, którzy twierdzą, że wczoraj byli, to i dzisiaj tak samo mogą. Nie ma przepisów żadnych, żeby takie osoby usunąć z lodu. Są osobami pełnoletnimi, no i nie ma żadnych wytycznych, co można było zrobić. Informujemy cały czas o bezpieczeństwie, no i to jest ich decyzja. O tym, że przebywanie na lodzie podczas odwilży jest niebezpieczne, w czwartek przypominali funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu. Jest to sytuacja niestety niebezpieczna dla życia, zdrowia osób, które tam się znajdują. No i wtedy jakby wkraczamy my, musimy udzielać pomocy. Do tego służy nam na przykład właśnie ten poduszkowiec, którym łatwo możemy przemieszczać się po lodzie, dotrzeć do osób, które są no, w wodzie, są poszkodowane i tej pomocy udzielić. Mimo apeli policji, śmiałków, którzy wychodzą na zamarznięte stawy i jeziora, wciąż nie brakuje. Tylko w ubiegły weekend policjanci z Wrocławia interweniowali 10 razy, by pomóc lub pouczyć. Z kolei 7 marca w powiecie jaworskim funkcjonariusze uratowali życie 3 chłopcom, którzy nie potrafili zejść z zamarzniętego stawu. O całej sytuacji policję poinformował świadek zdarzenia. Policjanci, kiedy przyjechali na miejsce, zauważyli, że już ten lód przy tym pomoście, gdzie te dzieci zeszły na dół, jest coraz cieńszy i popękany. Stąd też miały problemy z wyjściem na brzeg, bo przy samym brzegu ten lód również był już spękany. Nie było możliwości zejścia. Tam policjanci w pewien sposób umożliwili im wyjście z tego zbiornika. Chociaż ta historia zakończyła się przysłowiowym happy endem, nie zawsze tak musi być. Wędkarze, którzy decydują się na połowy, powinni posiadać ze sobą sprzęt asekuracyjny. Zwracam się głównie do wędkarzy, żeby zakupili sobie takie szpilki, tak zwane czekany. W momencie, kiedy wpadliby do takiej wody, jest szansa, że z niej wyjdą, bo wiadomo, że jakby samo wyjście z takiego przerębla jest bardzo trudne. Do tego no, staram się i apelujemy o to, żeby jednak nie wchodzić na taki lód. No, pamiętajmy, że lód musi mieć około 10 cm grubości, a nie w każdym miejscu jest taka sama grubość. Przy mostach, przy różnego rodzaju ujściach ten lód będzie o wiele cieńszy. Jeśli ktoś jest świadkiem załamania się pod kimś lodu, należy podczołgać się w kierunku osoby tonącej i wyciągnąć do niej rękę. Jak najszybciej należy również powiadomić o zdarzeniu najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej pod numerami 997, 998 oraz 112. Marta Laburda, Echo 24. 8 marca we Wrocławiu rusza nowy system sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Aby zapłacić za przejazd autobusem lub tramwajem, podróżny powinien mieć ze sobą zbliżeniową kartę płatniczą lub Urban Card i po wybraniu odpowiedniej opcji przybliżyć kartę do urządzenia. Nowością jest fakt, że biletomat nie drukuje ani pokwitowania, ani biletu. Rozwiązanie we Wrocławiu typu bilet na karcie oparte jest o kartę płatniczą z mikroprocesorem i z funkcjonalnością zbliżeniową. Wszystkie dane karty są bezpiecznie zapisane w mikroprocesorze i są zaszyfrowane. Posiadacz karty, który zakupi bilet w pojeździe, będzie mógł w trakcie kontroli, czy będzie musiał w trakcie kontroli zbliżyć swoją kartę do czytnika kontrolerskiego. To będzie zupełnie nowy system, aczkolwiek on będzie kompatybilny z systemem, który jest obecnie. Tak jak podkreślaliśmy, wszystkie karty, Urban Card, które są w obiegu, a wydanych ich zostało ponad 400 tysięcy, będą mogły zachować swoją ważność i funkcjonalność również w nowym systemie. Ta główna różnica polega na tym, że rzeczywiście się nie drukuje bilet, ale tak naprawdę w momencie, kiedy bilet w dzisiejszych czasach jest dostępny online dla czytnika kontrolerskiego w każdym momencie, można go sprawdzić niezależnie od tego, czy ja posiadam ten papierek, czy nie posiadam, to pojawia się pytanie, po co go drukować. Z jednej strony oczywiście to jest marnotrawstwo papieru, z drugiej strony względy wygody, takie praktyczne oraz bezpieczeństwa pasażera w pojeździe. Widzimy, że korzysta Pani z nowego urządzenia do kupienia biletu. Jak on działa? Co Pani o nim myśli? No nie, chyba wolałabym papierowy bilet, jakoś tak pewnie z przyzwyczajenia, ale zobaczymy, jak w praktyce się sprawdzi. Byłem niedorientowany, jak nie wyskoczył mi bilet w formie papierowej.
Dzisiaj pierwszy raz mam styczność, coś nowego, fajnie, że kartą bliżeniowo, dużo osób płaci kartą, także myślę, że takie dosyć nowoczesne rozwiązanie. No, łatwo jest, bez tych papierków różnych i tylko przykładamy i mamy od razu bilet. Nie ma obawy, że coś nie zadziała i się na przykład nie zorientujesz? Nie, wszystko jest okej, mi się wydaje. Gmina Kobierzyce zainwestuje 100 milionów złotych w ekologię i zdrowie mieszkańców. Sieć kanalizacyjna w 11 miejscowościach i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków to dwa nowe projekty gminy Kobierzyce. Ważne inwestycje są możliwe dzięki wsparciu ze środków unijnych, ale także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który wesprze te inwestycje łączną kwotą w wysokości blisko 58 milionów złotych. Szczegóły na temat tych wydatków już za chwilę w materiale Piotra Błachuta. Pochyliliśmy się również nad sprawą remontu drogi wojewódzkiej nr 455 na peryferiach Wrocławia na odcinku pomiędzy Łanami a Kamieńcem Wrocławskim. Na trasie w związku z rozpoczęciem prac drogowych od poniedziałku bowiem tworzą się spore korki, no i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Urzędnicy zapowiadają, że zatory będą pomagali rozładowywać policjanci z ruchu drogowego, no a sami zmotoryzowani mogą także korzystać ze specjalnie przygotowanych objazdów. Dziś także pytamy, jak uratować więcej dzieci chorych na raka, jak skuteczniej leczyć i wreszcie, jak sprawić, aby usunięcie złośliwego guza wyrządziło jak najmniej szkód w ciele małego pacjenta. Między innymi na takie tematy dziś we Wrocławiu dyskutowało kilkudziesięciu najlepszych onkologów dziecięcych z Polski, ale i z całej Europy. Odpowiedzi na te trudne pytania poszukał nasz reporter Piotr Błachut. Gmina Kobierzyce zainwestuje 100 milionów złotych w ekologię i zdrowie mieszkańców. Na terenie Kobierzyc już trwa budowa oczyszczalni ścieków, ale jak się okazuje, to nie jedyna inwestycja środowiskowa, jaka zostanie zrealizowana na terenie gminy. Ogromne inwestycje, największe w gminie Kobierzyce, bo w ogóle w historii całej gminy. Generalnie jest to porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Na to składa się kilka elementów. Pierwszy to jest likwidacja oczyszczalni ścieków fizyczna już w miejscowości Wysoka. Już w tej chwili ścieki płyną do miasta Wrocławia z tej wsi. Drugi element to jest likwidacja i przesył ścieków z Pustkowa Żurawskiego do nowo budowanej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. Poza nową oczyszczalnią ścieków, która już powstaje, na terenie gminy Kobierzyce zbudowanych zostanie 55 km sieci kanalizacyjnej dla 11 miejscowości. Inwestycje, które są warte ponad 100 milionów złotych, wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o tę konkretną inwestycję, czyli dokończenie tak naprawdę i skanalizowanie praktycznie całej gminy Kobierzyce i jeżeli chodzi o aglomerację kobierzycką, to jest to kwota dofinansowania 53 miliony złotych łącznie zostanie wydatkowanych na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, przy czym pomoc bezzwrotna, czyli w formie dotacji, to jest 13 milionów złotych, ale kopana 13 milionów złotych, natomiast 40 milionów złotych to będzie nisko oprocentowana pożyczka. Całkowita wartość budowy sieci kanalizacyjnej to ponad 80 milionów złotych. Z kolei powstanie oczyszczalni to koszt około 16 milionów złotych. Realizowane i planowane inwestycje przyniosą mieszkańcom gminy Kobierzyce wiele korzyści. No przede wszystkim zapachy znikną, niezbyt przyjemne. To jest jeden z elementów jakby tych ekologicznych, prawda? Bo to nie tylko kanalizacja, to również fotowoltaika, którą my w tej chwili realizujemy, to również dopłaty do wymiany pieców na piece innej klasy. Zlikwidowane zostaną wszystkie szamba. A wiemy, szamba nie zawsze są użytkowane w sposób prawidłowy i wiele szamb przecieka. No się rzeczy z mijającymi latami, no osoby nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby wszystkie szamba były użytkowane w sposób prawidłowy, a to powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń do gleby i w konsekwencji tak naprawdę wpływa na stan ochrony środowiska. Z inwestycji środowiskowych, które powstają i powstaną na terenie gminy, skorzysta wiele tysięcy osób. 2200 domostw objętych tym systemem kanalizacji, natomiast budowa oczyszczalni, która jest teraz w tle, dzieje się i ona będzie skończona do końca tego roku, jest oczyszczalnią ścieków na 10 tysięcy RLM-ów, czyli 10 tysięcy domostw, znaczy 10 tysięcy osób możliwych do obsłużenia. Także to jest duże przedsięwzięcie. Realizacja wszystkich inwestycji ma zakończyć się w ciągu 2 lat. Piotr Błachut, Echo 24. Trwa
trwa remont fragmentu drogi wojewódzkiej nr 455, która prowadzi z Wrocławia do Jelcza-Laskowic przez Kamieniec Wrocławski. W związku z robotami kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i liczyć z utrudnieniami. Rzeczywiście od ubiegłego tygodnia na drodze 455 prowadzony jest remont. Droga 455 na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do Ronda w Łanach jest zamkniętą drogą. I tutaj od razu muszę podkreślić ważną rzecz, że inwestorem i wykonawcą tej drogi, tego remontu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urząd Gminy w Czernicy. I dlaczego moja interwencja? Bo generalnie marszałek województwa dolnośląskiego zwrócił się do powiatu wrocławskiego o udostępnienie dróg powiatowych na czas remontu jako objazdy. My żeśmy taką zgodę wyrazili i w tej chwili ten cały ruch, który jest prowadzony przez drogi powiatowe, czyli od Kamieńca Wrocławskiego jedziemy do Dobrzykowic, w Dobrzykowicach wjeżdżamy na kolejną drogę powiatową i jedziemy w kierunku Ronda w Łanach i tam się kończy objazd. Zatorów jest bardzo dużo, bo ja tylko tutaj jeszcze dopowiem, że generalnie na osi drogi od Chrząstawy do Ronda w Łanach mamy dzisiaj ruch między 7 a 10 tysięcy pojazdów na dobę. Podobnie na drodze wojewódzkiej 455 i ten ruch jest generowany z kolei dodatkowo na tą drogę. Zjeżdżając z drogi 455 na Dobrzykowice i później wracając z Dobrzykowic i wjeżdżając na drogę 455, tam powinna być droga jako droga główna z pierwszeństwem przejazdu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że mieszkańcy wyjeżdżający z Dobrzykowic na drogę 455 muszą się zatrzymać, bo tam nie ma tej drogi z pierwszeństwem przejazdu. Wczoraj rozmawiałem z panem marszałkiem Michalakiem, żeby to w trybie szybkim zmienić. Taki wniosek pewnie do nas wpłynie, bo to też musi być uzgodniony ruch z powiatem wrocławskim. Druga moja obserwacja, którą też próbowałem wczoraj w trybie bardzo szybkim załatwić, to są dwa znaki stopu, które stoją na naszych drogach powiatowych. Jeden na drodze Kamieniec-Dobrzykowice, drugi z Dobrzykowic do Ronda w Łanach. I tam również podjęliśmy z panem marszałkiem taką interwencję, żeby szybko zmienić tutaj ten ruch i żeby coś z tymi znakami zrobić. Jak uratować więcej dzieci chorych na raka i jak skuteczniej leczyć? Między innymi na te tematy debatują uczestnicy konferencji GUZ-LITE – Diagnostyka i leczenie, której organizatorką jest pani profesor Bernarda Kazanowska. Witam serdecznie pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, zacznijmy może od tego, czy liczba dzieci, które zmagają się z rakiem z roku na rok maleje, czy wręcz przeciwnie wzrasta? Powiedziałabym, że prawdopodobnie wzrasta, choć zajmuję się regionem dolnośląskim i każdego roku jest tyle samo. Niemniej jednak populacja dzieci do 18 roku jest w ostatnich 10 latach coraz mniejsza. W związku z tym można powiedzieć, że na ilość dzieci wzrasta odsetek tych nowotworów. Pani profesor, o jakiej liczbie mniej więcej tutaj mówimy dzieci chorych na raka? Na terenie dolnośląskim jest około 100-120 nowych zachorowań. My opiekujemy się oczywiście już dużą grupą dzieci. W tym czasie najdłuższe leczenia to jest 2,5 roku, ale mamy już dzieci wyleczone. Mamy ponad 2,5 tysiąca z tego regionu dzieci już wyleczonych. Pani profesor, to zatrzymajmy się przy tym leczeniu. No właśnie, jak można pomóc dzieciom, które no niestety muszą zmagać się z rakiem? W tej chwili wyleczalność nowotworów dziecięcych jest bardzo duża. Trzeba powiedzieć, że ponad 80% nowotworów możemy wyleczyć, ale jest taka grupa, powiedzmy tych 20%, które są bardzo trudne. Nie są to białaczki, nie są to chłoniaki. Są to te nowotwory, o których debatujemy teraz, tak zwane guzylite, które w stadiach zaawansowanych, czyli w czwartych, kiedy są już przerzuty, a przychodzą one za późno po prostu często do nas, jednak do uratowania mają dość daleką drogę i są trudniejsze. W związku z tym spotykamy się po to tutaj, żeby spróbować zwiększyć te szanse wyleczenia tych dzieci.
Pani profesor, czy jest jakaś szansa, czy w jakiś sposób można zapobiegać temu, żeby u jakiegoś dziecka ten rak się pojawił? Czy może rodzice, opiekunowie mogą stosować jakieś specjalne metody? Na to nie bardzo mamy wpływ u zdrowych dzieci, bo to są najczęściej spontaniczne mutacje, które w jakiś sposób deregulują nasz układ immunologiczny. Nowotwory rodzinne czy nowotwory wynikające z pewnych zaburzeń genetycznych występują rzadko. Te dzieci możemy w jakiś sposób pilotować, ale jest ich niewiele. Natomiast zdrowe dzieci musimy po prostu obserwować wnikliwie i każdy nieprawidłowy objaw mama musi zgłosić do lekarza. Dziękuję ślicznie za rozmowę, a o konferencji Guzelite, diagnostyka i leczenie rozmawiałem z jej organizatorką, panią profesor Bernardą Kazanowską. W informacjach Echo 24 to wszystko. Zapraszam jeszcze Państwa na magazyn sportowy, w którym dziś redaktor Janusz Kołodziej przyjrzał się przygotowaniom piłkarzy Śląska do piątkowego wyjazdowego meczu z Wisłą w Krakowie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.